Cześć wszystkim, witam Was na moim kanale. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak wyglądają moje arbuzy. Zachęcam Was do subskrypcji kanału. A jeżeli jeszcze się nie znamy, cześć, jestem Basia. A na moim kanale dowiesz się, jak w łatwy i prosty sposób rozpocząć swoją przygodę z ogrodem warzywnym. W tym roku z arbuzami jestem troszkę spóźniona. Na chwilę obecną są ładne, małe, okrągłe owoce. Mam ich dwa. Niestety myślę, że tylko one zdążą dojrzeć w tym sezonie. Pozostałe jeszcze zostawiam roślinki, tak, dla eksperymentu, dla siebie, zobaczymy co z tego będzie. Jestem zadowolona, że cokolwiek udało mi się wyhodować. Zobaczymy, jak będą wyglądały w środku. Jak was zaproszę na zbiory, ale to myślę, że to będzie dopiero w kolejnym odcinku. Na chwilę obecną całe rośliny wyglądają super pięknie, się rozrosły. Zostawiłam tylko po jednym owocu na dwóch różnych krzaczkach. No, po to właśnie, że w związku z tym, że jest późno, żeby sobie na spokojnie mogły dojrzeć, troszkę podrosnąć. Zobaczymy, jakie duże urosną. Ostatecznie na pewno je zważymy, przekroimy i oczywiście spróbujemy. Tutaj, jak widzicie, jest jeszcze na tym arbuzie. Troszkę małych owoców, kilka, ale, no, wiadomo, to nie za bardzo ma szansę dojrzeć i dorosnąć, ale zostawiam. Jestem ciekawa, w którym momencie te arbuzy tak naprawdę padną. No, myślę, że jak przyjdą pierwsze przymrozki, to będzie już po nich, ale na razie w pogodzie nie zapowiadają przymrozków, tylko systematycznie coraz niższe temperatury. Zobaczymy, do kiedy będą one rosły. Były wysiewane bardzo późno, no niestety trochę byłam z nimi spóźniona w tym roku. Wiosna też nie była zbyt ciepła, więc ogólnie jestem spóźniona. Tutaj jest mój drugi owoc, który już jest właśnie też dość duży. A jak rozpoznać, że arbuzy są gotowe do zbioru? No to ja poczekam do momentu, kiedy roślina zacznie zamierać. W sposób naturalny, no to będzie wyglądało tak, że zaczną zasychać liście, pędy. No, jeżeli przyjdzie przymrozek, no to będą szybko skoszone. Też y, ważne jest, aby stukać, i ten pęd, tutaj co teraz Wam pokazuję, powinien być zaschnięty. Stukamy w arbuza po to, aby zobaczyć, czy wydaje taki głuchy dźwięk. Wtedy ponoć jest dojrzały. Jest dużo różnych teorii, właśnie mówiących o tym, czy nasz arbuz jest dojrzały, czy nie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ja spróbuję jeszcze pozostawić te arbuzy jakiś czas. Jak zauważę, że rośliny zasychają, lub ten pęd przy arbuzie jest zaschnięty, to wtedy będę zrywać. W tym odcinku to wszystko. Zapraszam do subskrypcji kanału. Cześć.